Żebyśmy tylko nie doznali zawrotu głowy od sukcesów, no bo sukces goni sukces, jak królik królika. Widać wyraźnie, że zdobycie złotego medalu w Mistrzostwach Świata w siatkówce podziałało na pana prezydenta, który tam był obecny i zagrzewał zawodników do walki, piłkarzy i siatkarzy, bo tak naprzemiennie się wyrażał, ale nie to było najważniejsze. Widać było, że ten sukces troszeczkę panu prezydentowi w głowie zawrócił, bo zwrócił się z podziękowaniem do pana Piotra Solorza. To początkowo wszyscy uznali to za pomyłkę, ale okazało się, że jeśli nawet była to pomyłka freudowska, bo pan prezydent zwrócił się do pana Solorza pierwotnym jego imieniem, nie wiadomo czy właściwym, ale w każdym razie pierwotnym. No i to dowodzi, że ktoś tam pana prezydenta informuje, jakie to są wstydliwe zakątki różnych takich najbogatszych Polaków. No i proszę państwa, dopiero na tym tle możemy ocenić drugi wielki sukces, jaki spotkał nasz nieszczęśliwy kraj. Nawiasem mówiąc, pan prezydent dał do zrozumienia, że jest szczęśliwym prezydentem szczęśliwego kraju. No, ja też bym był szczęśliwy, jakbym był prezydentem, ale czy kraj od tego jest szczęśliwszy, to jest całkiem inna sprawa i tutaj zdania są podzielone. Wracam wtedy do rządu. Został utworzony rząd i zaprzysiężony w obecności pana prezydenta. Charakterystyczne jest dla nowego rządu, o czym zresztą już wspominali różni komentatorzy, ja też, że ten rząd jest celem tego rządu, na co by wskazywał jego skład, jest zapobieżenie rozłamowi czy serii rozłamów w Platformie. W związku z tym każdego zwierzęcia po parze jest tam, niczym w Arce Noego. Najlepszym tego dowodem jest Grzegorz Schetyna na prestiżowym stanowisku ministra spraw zagranicznych, no i jeden z trzutki schetyniątek, mianowicie pan Halicki, na mniej może prestiżowym, ale za to też takim ważnym ministerstwie cyfryzacji, tam czym ono się zajmuje, Bóg jeden raczej wiedzieć, no ale jest. Drugim takim charakterystycznym przedstawicielem i dowodem, że każdego zwierzęcia tam jest przedstawiciel, jest pan Cezary Grabarczyk, który po prostu już nie ukrywał radości, że wreszcie dochrapał się stanowiska ministra sprawiedliwości. Miejmy nadzieję, że na tym stanowisku będzie sobie radził trochę lepiej niż na stanowisku ministra infrastruktury, bo tam sobie raczej nie radził. No, ale nie wymagajmy od każdego, żeby był człowiekiem renesansu. Takim człowiekiem renesansu, znaczy, kto jest ktoś inny, zaraz do tego dojdziemy, ale jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na następnego reprezentanta kolejnego gatunku, który w tej Arce Noego się znalazł, mianowicie pan minister Arłukowicz na stanowisku ministra zdrowia był oceniany jako najgorszy minister chyba w rządzie premiera Tuska, co jest sztuką nie lada, powiedzmy sobie szczerze, ale i on został, to znaczy dla renegatów też miejsce jest zostawione, żeby nikt nie ubył z trzutki dziwnie osobliwej, żeby pan prezydent Komorowski miał sprawny aparat wyborczy w przyszłym roku, bo nasza złota pani przecież zaplanowała jego reelekcję, zatem wszystkie ręce na pokład w Platformie Obywatelskiej. No i tylko biedny pan Radosław Sikorski najwyraźniej zwichnął sobie karierę, jak kiedyś Adam Michnik zwichnął sobie aureolę. W jego przypadku posada marszałka Sejmu to jest kopniak w górę i uczeni politologowie już wieszczą właściwie koniec jego kariery, to już jest rodzaj politycznej emerytury.
Formalnie marszałek Sejmu jest drugą osobą w państwie, ale ta formalna hierarchia w naszym nieszczęśliwym kraju nigdy nie miała żadnego znaczenia. I dodam jeszcze do tego drugą ważną informację przekazaną w telewizji TVN24. Otóż pan Włodzimierz Czarzasty, który, przypominam, uczestniczył w grupie trzymającej władzę, więc coś tam musi wiedzieć, otwartym tekstem powiedział do swojego rozmówcy w tym programie Kawa na ławę, że przecież pani Kopacz tego rządu sama nie utworzyła, tylko dostała kartkę ze składem swojego gabinetu. No jest to miód na moje serce, bo potwierdza pan Włodzimierz Czarzasty moją ulubioną teorię spiskową. Ja przypuszczam, że podobnie musiało być nawet w roku 2007, kiedy premier Donald Tusk tworzył swój pierwszy nowy rząd. Przypominam, że wtedy był Platforma Obywatelska, miała gabinet cieni, ale kiedy przyszło do tworzenia rządu, to z tego gabinetu cieni tylko właśnie pani Kopacz i pan Drzewiecki objęli resorty, na które byli szykowani, a pozostali kandydaci musieli ustąpić miejsca zupełnie innym ludziom, więc wyobrażam sobie, że musiało to wyglądać tak, że do Donalda Tuska przyszedł ktoś starszy i mądrzejszy i powiedział: słuchajcie, no Tusk, macie tu papierek ze składem waszego gabinetu i nic tu nie kombinujcie na własną rękę, bo z tego mogą wyniknąć tylko same zgryzoty, a my będziemy musieli wam przypomnieć, skąd wam wyrastają nogi. I tak pewnie było i tym razem, a dodatkową poszlaką wskazującą na to, że bezpieka już porzuciła wszelkie pozory i po prostu ręcznie steruje nie tylko wszystkimi segmentami państwa, ale i tymi marionetkami w rządzie, to jest pani Piotrowska na stanowisku ministra spraw wewnętrznych. Pani Piotrowska jest z zawodu teologiem, katechetką. No, można powiedzieć, że rodzajem człowieka renesansu, bo wszystko już robiła w życiu, ale myślę, że jej nominacja na stanowisko ministra spraw wewnętrznych jest bardzo podobna i ma takie wszelkie cechy oddziaływania pedagogicznego, jak internowanie Edwarda Gierka i Piotra Jaroszewicza w pierwszych dniach stanu wojennego. Otóż o ile, powiedzmy, internowanie innych osób, wrogów ludu, można było przynajmniej teoretycznie uzasadnić tym, że oni są przeciwko socjalizmowi i sojuszowi ze Związkiem Radzieckim, no to wobec Edwarda Gierka czy Piotra Jaroszewicza zwłaszcza takiego zarzutu niepodobna było postawić. Przecież to ostatnia myśl, jaka w ogóle przyszłaby im do głowy, nawet w gorączce, to żeby się przeciwstawić socjalizmowi i sojuszowi ze Związkiem Radzieckim. A jednak zostali internowani, moim zdaniem ze względów pedagogicznych, żeby w ten sposób, przy pomocy tej aluzji, opinii publicznej pokazać, że partia już się przestała liczyć, że oto wsadziliśmy za kratki pierwszego sekretarza i żaden głos się nie podniósł w jego obronie, że od tej pory liczą się tylko tajne służby, co zresztą było zgodne z prawdą, więc nominacja pani Piotrowskiej na stanowisko ministra spraw wewnętrznych pokazuje, że to jest też taka pedagogiczna aluzja, że bezpieka nadal rządzi, że punkt ciężkości władzy jest poza rządem, poza prezydentem. No i dodatkową poszlaką potwierdzającą swego rodzaju ofensywę bezpieczniackich watach jest spodziewany powrót pana Mieczysława Wachowskiego na stanowisko przewodniczącego Instytutu Lecha Wałęsy, gdzie zastąpi pana Gawkowskiego. Cały nasz nieszczęśliwy kraj zamarł w oczekiwaniu na ogłoszenie składu rządu pani premierzycy Ewy Kopacz. Pani premierzyca, która do niedawna, no jeszcze jest właściwie marszalicą sejmową, zostanie premierzycą chyba 22 września, kiedy pan prezydent Komorowski ją powoła. Muszę powiedzieć, że pan prezydent Komorowski szalenie się przy tym tworzeniu rządu zaktywizował i podobno na spotkaniach
wysuwa wobec pani premierzycy przyszłej, Ewy nomen omen Kopacz, bardzo kategoryczne sugestie co do personalnego składu. No i największą chyba sensacją, właściwie nie tyle sensacją, co może rewelacją tego składu będzie, tak wszyscy mówią, przynajmniej teraz, obecność Grzegorza Schetyny. Grzegorz Schetyna triumfalnie powraca do rządu. Widać wyraźnie, że o ile tamten rząd pana premiera Tuska to prowadziła jedna ręka, to już ten rząd będzie prowadziła ta sama ręka, która prowadziła rząd poprzedni, ale również pomocna ręka się włączy druga, ta, która prowadziła pana Grzegorza Schetynę, bo pana Grzegorza Schetynę musiała prowadzić inna ręka niż ta, która prowadziła Donalda Tuska i przywiodła go aż na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej. Proszę Państwa, jeszcze chciałbym w związku z aktywnością prezydenta Komorowskiego nawiązać do jego przemówienia w Berlinie. Pani, nasza złota pani, taktownie stworzyła mu szansę wytłumaczenia się na forum Bundestagu ze swojego postępowania, dlaczego tak dokazuje. No i pan prezydent Komorowski wyjaśnił niemieckim posłom, że znajduje się pod ogromną presją. Z jednej strony chciałby dochować wierności stronnictwu pruskiemu i w związku z tym nasładzał się szalenie cudem pojednania polsko-niemieckiego, ale z drugiej strony znajduje się pod ogromną presją reaktywowanego właśnie gwałtownie stronnictwa amerykańsko-żydowskiego i dlatego wyjaśnił to przy pomocy takiej aluzji do wspólnoty transatlantyckiej. Przypominam, że na koniec, żeby złagodzić to nieprzyjemne wrażenie, pan prezydent wspomniał o autostradzie wolności, że powinna prowadzić nie tylko z Berlina do Warszawy, ale jeszcze dalej i dalej na wschód. Wyobrażam sobie, że w niejednym słuchaczu pana prezydenta wywołało to wspomnienie wielkiego budowniczego autostrad. No i nie jeden tam się rozmarzył, ale potem z iście niemiecką dyscypliną na pewno powrócił do bolesnej rzeczywistości. No i tak to właśnie pan prezydent Komorowski się wytłumaczył. Pan prezydent Komorowski najwyraźniej nalegał na to, żeby pozostawić pana Radosława Sikorskiego na stanowisku ministra spraw zagranicznych, ale wydaje się, że to się nie uda i pan Radosław Sikorski dostanie kopniaka w górę, wszyscy tak mówią, że dostanie kopniaka w górę na stanowisko marszałka Sejmu. No to jest prawie przedsionek politycznej emerytury, losy dawnych marszałków Sejmu na takie rozwiązanie by wskazywały, ale czasami zdarzają się wyjątki. Pan Radosław Sikorski jest jeszcze młody, a poza tym ma bardzo inteligentną żonę, co w pewnych sytuacjach może być wielką pomocą. Bo z jednej strony mamy tutaj, szykują się zmiany rządu, z których wynika, że będzie kontynuacja, że bezpieczniackie watachy okupujące Polskę twardo trzymają nasz nieszczęśliwy kraj w swoich szponach, ale nie tylko rząd się zmienia. Otóż właśnie dzisiaj media podały wiadomość, że ze wszystkich swoich funkcji w telewizji Republika zrezygnował pan Bronisław Wilsztajn, nie komentując tej swojej rezygnacji, więc wyobrażam sobie, skoro nie komentował, że tam musiało dojść do niezłych starć. No i nowym szefem telewizji Republika został pan redaktor Tomasz Terlikowski. Pan redaktor Tomasz Terlikowski już najwyraźniej był na to stanowisko szykowany, co można było, o czym można było się zorientować z zaproszenia, jakie dostał do programu Kuby Wojewódzkiego. Kuba Wojewódzki niejedną
dupeńkę telewizyjną już wypromował, więc rozumiem, że nadal tym się zajmuje. No i wizyta pana redaktora Terlikowskiego w programie Kuby Wojewódzkiego pokazuje, że rzeczywiście ta promocja rozciąga się już nie tylko na płeć piękną, ale również na tę brzydszą, co zresztą w dzisiejszych czasach wszystko jest płynne, ta granica nie jest taka wyraźna.